Zgodnie z planem zawarcia umowy w najmu lokalu mieszkalnego przy Alei Pokoju. Pani Magdalena Maliszewska była na wizji lokalnej w mieszkaniu. Ja bym chyba pani krótko zreferować się za to, że to wszystko była w tam poniedziałek. Głównym najemcą jest starsza, mocno starsza pani, ma bodajże 84 lata. Mieszka tam ze swoją córką oraz wnukiem. Czy ja mogę prosić panią Agnieszko? Też pani mogła prosić, jeżeli pani coś mówiła. I ze swoją córką i wnukiem w wieku 7 lat, który jest lekko pośledzony, bardzo mało mówi, ale pochodzi do przedszkola na razie i myślę, że to znaczy no, w mieszkaniu był porządek, pani miła, sympatyczna, no, córka tam coś gotowała w kuchni, byłam też u sąsiadów po prawej stronie, po lewej stronie też mieszkają starsze osoby, dwie starsze panie, które mówiły, że nie słyszały żadnych hałasów, nie słyszą żadnych no zresztą to się tak wyglądało na taką zupełnie zwyczajną, przeciętną, porządną rodzinę, no z problemami, no bo tak jak mówię, że ten chłopczyk jest lekko pośledzony, ale no wydaje mi się, że tam w ogóle nie, no bez problemu należy przedłużyć tę umowę. Ja chciałam zapytać, dlaczego to jest projekt zarządu, a nie komisji? Ponieważ komisja się nie zebrała. Jak to się nie zebrała? Przewodnicząca. Ponieważ Witek jest nieobecny i poprosił, żeby zarząd się tym zajął. A nie ma zastępcy? Nie ma. Może nie będzie to w mojej komisji też nie ma wiceprzewodniczącego i wtedy osoba najstarsza przejmuje tą rolę i może po prostu warto, no to ja nie jestem w tej komisji, ale to tak. Pani Wasia pisała nam wyjaśnienie, że zwołuje przewodniczący, prowadzi wiceprzewodniczący, bo wykłada starsza wiekiem, więc ja mailowo też pisałam, że pan Witold no, może być w takiej sytuacji, że może zwołać mailowo albo telefonicznie komisję, bo przecież czasami bywa tak, że jest ustalony termin komisji, a on musi być zmieniony, prawda? I nie spotykamy się w Radzie, żeby go zmienić. Jasne, są różne sytuacje. Załatwiamy to w sposób oczywisty. Natomiast być może pan Witold jest tak nieobecny, że nie może z nami rozmawiać telefonicznie, ani mail pisać, więc dlatego komisji miesiąc nie ma. Bo ma połamane ręce. To jest taka niedobra praktyka. Ja tak sobie myślę w ogóle o tych komisjach, że no my wypracowujemy tam pewne stanowiska i po prostu no to dobrze chyba funkcjonuje, jeśli faktycznie komisja może się zebrać, może podjąć takie czy inne decyzje. No. To jest tylko moja uwaga. Zgadza się. Też tak. To, że radni i komisje dają w ostatniej chwili projekty uchwał, to też nie jest. No ale też nie mamy na niektóre rzeczy. Możemy pracować na sesji wyłonie. Ale pracowa przewodnicząca nie powinna się w tej kwestii wypowiadać. Ja bym pod uwagę poprzednią kadencję. Ale tą kadencję. Któż to z Komisji Ochrony Środowiska zawsze przed sesją projektu? A to już nie pamiętam, nie? Nie, w poprzedniej kadencji wcale nie było też. Nie było to, co robiliśmy. Tak. Przerawniło się. Tego przedłużenia, tego projektu uchwały przed wymienieniem lokalu. Pani Magdalena, czy ta rodzina została pomocy MOPS-u? A jeśli tak, to pani konsultowała jakaś opinia MOPS-u na temat tej rodziny? Nie, ja się trzymałam tego kwestionariusza, nie, bo nie można. Wiem, że ta córka pracuje.
jeden dla niepełnosprawnych. Bo mówiłam ani o dziecku niepełnosprawnym, dlatego ja to zapytałam. Bo dlaczego podrążę? Ponieważ poprzednio mieliśmy na posiedzeniu Komisji Zdrowia przypadek rodziny, która się okazuje jest objęta pomocą mężu i jak porozumiał pan kierownik, no uświadomiłam, że bardzo dobrze byłoby pytać po prostu kontrolnie, czy dana rodzina jest objęta pomocą mężu, jeśli tak, jaka jest do niej opinia. Ponieważ ja w ogóle upieram się i będę stała na stanowisku, że no, dla mnie takie wizyty w tych rodzinach są niezwykle krępujące i stresujące. I w ogóle uważam, że my właściwie nie powinniśmy brać w nich udziału. Nie naszą też drogą, a jeśli już, to w komisjach mieszanych, tak jak to było przynajmniej rok temu, prawda? Że przychodziły osoby z działu mieszkalnictwa, które mają wiedzę, które nie są to przydać, mają problem. My nie jesteśmy w taką wiedzę wyposażeni i właściwie za każdym razem ja czuję się nieczuć. Uważam, że w związku z tym też byłoby dobrą praktyką, jako że są to zasoby gminne, wiadomo, że udzielane jako pomoc ludziom dotkniętym różnego typu dramatami i złą sytuacją życiową. Można, to jest jeden telefon, konsultować się z prawem z mocem. Zresztą ja postulowałam do pana przewodniczącego, żeby zaprosił panią z mocu na spotkanie, bardzo chętnie bym przyszła. No ale tutaj nie było cewu, w związku z tym może jeszcze taka sposobność się nadarzy, żeby po prostu taką praktykę jednak mieć na uwadze, bo wydaje mi się, że to na pewno nie przeszkodzi, a może w wielu przypadkach pomóc. Znaczy tutaj w tej sytuacji akurat pani mi pokazywały wkłady na mieszkanie. Pani mówił, że połowę płaci, choć połowę, no tak się mówił, że z tej kwoty połowę daje ze swojej renty czy emerytury raczej, bo to jest starsza pani, ta główna najemczyni, drugą połowę dokłada córka, prawda, która pracuje, więc no, tam raczej nie ma takiej sytuacji, że pani by musiały korzystać z pomocy społecznej, w sensie powiedzmy jakichś niskich dochodów, czy jakichś takich kwestii bytowych. Ale tego nie wiem, a na Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Siedem na siebie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?